Zamiast pisać na maszynie, doskonale wybijać ludziom zęby. Zamiast maszerować, kopać tak, aby odbić nerki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Jesteśmy w Nowej Soli. Rosjanie zachowali tutaj się niezwykle barbarzyńsko. Doskonale widzimy na zdjęciach po mojej prawej stronie, jak wyglądały budynki po opuszczeniu przez Rosjan tego kwadratu. Za mną dzisiaj całkowicie odnowiony budynek biblioteki. Biblioteki właśnie miejskiej w Nowej Soli. A Rosjanie wyrwali drzwi, wyrwali futryny, po prostu rozpruli całkowicie ten fragment miasta. Ale dziś nie będziemy mówić o tym, co robiła tutaj Armia Czerwona. Chociaż jest to bardzo ważne, bo pustoszyła te ziemie, które nam przyznano po II wojnie światowej, ale będziemy mówili o czymś jeszcze ważniejszym. O tym, jak ponad 73 lata temu żołnierze WiNu i Armii Krajowej zorganizowali potężną i brawurową akcję rekwizycyjną na Bank Spółdzielczy i zrabowali 1 600 000 złotych, które mieli przeznaczyć na pomoc dla ukrywających się przed terrorem komunistycznym żołnierzy Armii Krajowej i WiNu, a także dla osób i rodzin tych, którzy byli upodlani i represjonowani przez ówczesną władzę ludową, a także i ich pomocników, Armię Czerwoną i instruktorów z NKWD. Akcją właśnie napadu na bank dowodzi niejaki Roman Szumski, pseudonim Szczur, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz również niepodległościowego podziemia po zakończeniu działań wojennych i po wejściu na teren Polski oddziałów Armii Czerwonej, a potem oczywiście tych, którzy z nimi współpracowali, polskich komunistów. I on podejmuje tę akcję tylko dlatego, że zdaje sobie sprawę, że jego byli podkomendni i rodziny są represjonowani przez ówczesną władzę ludową. Potrzebują środków na adwokatów, na jedzenie, na mieszkanie, tracą pracę, są po prostu na każdym rogu i na każdym kroku gnojeni przez właśnie, tak jak wspomniałem, nową ówczesną nomenklaturę, która rządziła w Polsce po 1945 roku. Nie jest sam, ma czterech dawnych podkomendnych, którzy przystają na plan właśnie zrabowania z dawnego banku spółdzielczego ponad 1 600 000 złotych. On również jest bardzo wysokiej klasy żołnierzem, bo po wejściu Armii Czerwonej w 1939 roku na teren Polski dostaje się do niewoli, ucieka z transportu i organizuje bardzo szybko konspirację i pokazuje pazury i zęby niemieckiemu okupantowi, a także nie tylko niemieckiemu okupantowi, ale i również jego sojusznikom, jak na przykład formacjom sojuszniczym, które były złożone z Ukraińców. Dokonuje też niezwykłej rzeczy. Odbija ponad 300 więźniów z ubeckiej katowni więzienia w Zamościu w 1946 roku. Jaki trzeba było mieć charakter, jakie wielkie męskie jaja, żeby odbić 300 więźniów właśnie z rąk komunistycznych siepaczy. I taki człowiek trafia tu na właśnie najpierw do Jeleniej Góry, na Dolny Śląsk, a potem mieszka tu w Nowej Soli. I na wieś o tym, co dzieje się z jego ludźmi, podejmuje taki właśnie plan. Jak to ujął jeden z lokalnych badaczy, Marek Grzełka, z giwerą pod pazuchą chłopaki poszli załatwić pieniądze. Wiedzieli, że może być z tego wyrok śmierci, ale poszli. Marca 1949 roku do Nowej Soli, 70 km taksówką, przyjeżdża Szczur. Przyjeżdża Szczur i wysiada na dawnej ulicy Dworcowej, dzisiaj ulica Zjednoczenia, kamienica numer 16. Tu mieszka jeden z ludzi Szczura, z którym mają podjąć akcję. Akcję zdobycia pieniędzy z banku spółdzielczego w Nowej Soli. Wysiada, udaje się do mieszkania Jankowskiego. Jankowski, 22 lata.
młody chłopak, przetrwał okupację hitlerowską. W aktach napisane jest, że jest żonaty, niepartyjny, nie ma żadnego majątku, nie ma orderów, nie był też w żaden sposób oznaczany. Pracuje jako zwykły monter. Spotykają się w tym mieszkaniu i zaczynają naradę, jak zorganizować właśnie akcję, aby zdobyć pieniądze. Pieniądze na uwolnienie i pomoc tym, którzy są represjonowani przez ówczesną władzę komunistyczną. Dlaczego tutaj? Dlatego, że okna tej kamienicy doskonale wychodzą na tył właśnie banku spółdzielczego. I z tych okien, przypuszczalnie, chłopaki paląc papierosy, snują ten właśnie plan. Bystry, mocny i dziarski plan napaści na bank spółdzielczy w Nowej Soli. Szczur i jego ekipa drobiazgowo przygotowała plan. Jeżeli ktoś odbił 300 ludzi z katowni, komunistycznej katowni w Zamościu, wie, jak przygotować plan zdobycia olbrzymiej sumy pieniędzy z takiego banku. Ale plan musi jeszcze być tak dopracowany, aby nie było ofiar. Bo w tym banku pracują zwykli ludzie, którzy przecież muszą pracować i muszą żyć. Oni nie mogą stracić życia. Trzeba atakować tylko tych, którzy na to zasługują. Zwykły człowiek? Nie. Więc na tym właśnie polegała perfekcyjność Szczura. Niedaleko stąd w Kożuchowie znajduje się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1946 roku zarządza nim bardzo ambitny funkcjonariusz. Tak, bardzo ambitny, bo potrafi zamiast pisać na maszynie, doskonale wybijać ludziom zęby. Zamiast maszerować, kopać tak, aby odbić nerki. Na strychu, właśnie w tym urzędzie, zamyka się ludzi i katuje. Czy kobietę, czy mężczyznę, czy nawet kobietę w ciąży. Przecież gestapo zamykało kobiety w ciąży. Oni też zamykają. I właśnie to ci ludzie są przeciwnikami Szczura. Ale w piątek, 11 marca 1949 roku, szef Urzędu Bezpieczeństwa, Łyżny i jego ekipa oraz mocodawcy ze wschodu szykują się na weekend. Mają dużo sukcesów. Rozbili młodych harcerzy, którzy konspirowali przeciwko władzy ludowej. Złapali dwóch braci, którzy zastrzelili jakiegoś właśnie kata z UB. Ale również też wykryli trzech milicjantów, którzy jako żołnierze z niepodległościowego podziemia wgryźli się w strukturę Urzędu Bezpieczeństwa Milicji. Więc są pełni sukcesów. Jadą odpoczywać na weekend i nie mają pojęcia, że właśnie Szczur ze swoją ekipą wytnie im taki numer i obrabuje ich bank i wyniesie olbrzymią sumę pieniędzy, aby pomóc swoim ludziom. Ale czas wrócić do późnego marcowego popołudnia 1949 roku. Zbliża się godzina 20. O godzinie 20 bank spółdzielczy ma zostać zamknięty. Szczur czeka do samego końca, prawie do samego końca, aby jak najbardziej uspokoić okolice, a także tych, którzy pracują w banku. Aby wpadli w rutynę, poczuli się znużeni, czekali już na weekend i uśpili swoją czujność. Po cichutku jak koty wymykają się chłopaki z kamienicy i idą w kierunku banku. Od tyłu trzech ludzi Szczura z jego kierownictwem wchodzi do banku, dwóch zostaje na czatach. Akcja przebiega perfekcyjnie. Wyciągają broń, przykładają i każą natychmiast wpakować do toreb pieniądze. To jest moment, kiedy z całej okolicy wszystkie aktywa są tu złożone. Także jeszcze nie są bezpośrednio poukładane w sejfach. Urzędnicy bankowi błyskawicznie wykonają rozkaz. Wkładają pieniądze do toreb. Zostają później położeni. Ci urzędnicy na podłodze, związane ręce, skneblowani. Nikt nikogo nie uderzył. Nikt nikogo nie zabił. Ci ludzie mają rodziny, domy. Oni muszą żyć. To jest uderzenie w aparat komunistyczny, a nie w zwykłych ludzi. I na tym właśnie polega geniusz dowódcy, samego Szczura. Po wyjściu stąd Szczur wsiada w taksówkę i odjeżdża 70 km, a chłopaki znikają w mieście jak kamfory.
Po opuszczeniu banku Szczur nakazał natychmiast przeciąć linie telefoniczne, aby urzędnicy, którzy leżeli skneblowani, związani, nie mieli możliwości powiadomienia milicji czy też Urzędu Bezpieczeństwa. Później pieniądze zostały podzielone między właśnie żołnierzy Szumskiego. Został równy milion i ten milion miał być przeznaczony na pomoc dla byłych podkomendnych, ich rodzin i tych, którzy są represjonowani przez władze komunistyczne. Dwóch najmłodszych żołnierzy Szumskiego rozeszło się do swoich domów. Niestety prawdopodobnie oni byli przyczyną wpadki całego zespołu, dlatego że kupili nowe ubrania i gdzieś w knajpie, przy jakimś toaście, któryś z nich wspomniał o właśnie tej akcji. Proszę pamiętać, był to 1949 rok, okres stalinizmu, gdzie Urząd Bezpieczeństwa swoich kapusi miał wszędzie, którzy tylko i wyłącznie nadstawiali ucha i słuchali, kto co powie, na Stalina, na nową władzę ludową, na NKWD, na Rosjan, i za to lądowało się w katowni. Nie wychodziło się z więzienia. I właśnie gdzieś taki cynk musiał paść już 16 marca 1949 roku. Jankowski i Olek, czyli dwóch żołnierzy Szumskiego, zostali aresztowani. Przeszli tak makabryczne śledztwo, że tylko i wyłącznie, myślę, że chyba nikt by nie wytrzymał takiego śledztwa, i po prostu zaczęli opowiadać o całej akcji, a potem już wszyscy pozostali zostali przez Urząd Bezpieczeństwa aresztowani. We wrześniu 1949 roku rozpoczął się pokazowy proces. Władza ludowa musiała pokazać ludziom, że mają do czynienia z bandytami, z zaplutymi karłami reakcji, z wyrzutkiem i fusem społeczeństwa nowego ludowego. Mordercami. Przecież nie byli mordercami. Nikt nie zginął w banku. Właśnie tak była zrobiona akcja, żeby nikt nie zginął. Ale wcześniej, jeszcze w styczniu, zabito działacza PPR-u, niejakiego Maciejewskiego, który handlował na targu w Nowej Soli prosiętami. I Urząd Bezpieczeństwa nie potrafił wykryć sprawców. On wtedy sprzedał prosięta, miał ponad 4400 zł gotówki, została ona skradziona, a on zamordowany. Przez zwykłych bandytów. To tak bito tych chłopaków w śledztwie, że oni już wiedzieli, że nie wyjdą żywi, ale chcieli po prostu nie czuć tego potwornego bólu. I oni się przyznali, że tego funkcjonariusza PPR również zabili. Trzech z nich dostało karę śmierci, następni wyroki dożywotniego więzienia. I na mocy amnestii w 1961 roku trzech z nich wyszło, a wcześniejsze wyroki śmierci, między innymi na Szczurze, zostały wykonane we Wrocławiu przez rozstrzelanie. Szumskiego, Olka i Rydzewskiego zakończyło się wieczorem w poniedziałek 23 stycznia 1950 roku. O 19:00 na dziedzińcu więzienia zostali rozstrzelani przez pluton egzekucyjny. Szumski napisał krótki list, który nigdy nie dotarł do rodziny. Najdroższa mamusiu, siostry, bracia i całe rodziny, wszystkie dzieci chrzestne, darujcie mi wszystkie cierpienia, które znosiliście za mnie, ponieważ nie skorzystałem z prawa łaski i dziś odchodzę na tamten świat, do tatusia i braci naszych. Taka wola Boga Najwyższego. Pogódźcie się z wolą boską, ja się godzę. Żegnajcie w zgodzie, pomagajcie sobie. Żegnam wszystkich, ściskam i całuję mamusie, bracia, siostry i wszystkie dzieci, wszystkich bliskich i znajomych dobrych. Niech mi przebaczą, jeśli coś złego zrobiłem. Wasz syn, brat, wujek, zawsze oddany dla swoich. Roman Szumski. Ten list nie dotarł do rodziny. Został zalokowany w kopercie i przeleżał w aktach sprawy aż do 1995 roku. Kilka lat temu Szumski i jego ludzie zostali zrehabilitowani, a więc ściągnięto z nich piętno bandytów, morderców i wyrzutków społeczeństwa polskiego. Zostali zrehabilitowani za walkę z ówczesnym okupantem, komunistyczną władzą i ich mocodawcami z Moskwy, ze wschodu, siepaczami NKWD.
To na tyle w dzisiejszym odcinku. Na sam koniec chciałbym podziękować Markowi Grzelce i Bartkowi Winczaskowi za wsparcie oczywiście finansowe całego tego przedsięwzięcia, a także za inspirację do historii o tych wspaniałych chłopakach, którzy z giwerą pod pazuchą poszli na śmierć. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z History Hiking. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas przez YouTube lub Patronite. To dzięki Wam powstają nowe odcinki History Hiking. Chcemy Wam się za to odwdzięczać, dając dostęp do ekskluzywnych materiałów, wywiadów i reportaży, umieszczając Wasze nazwiska na liście podziękowań, a także zapraszając do zamkniętej grupy na Facebooku Loży Mecenasów. Link do wspierania możecie znaleźć w opisie pod filmem. Wspierają nas Adamigo 50, Avit Insurance, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Bryski, Michał Chmielarczyk, Karol Chudy, Andreas Czyżewski, Michał Ernest, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Kamil Klarecki, Tomasz Kostrzewski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Aksel Orłowski, Rafał Orzechowski, Galicja Productions, Krzysztof Roczek, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Arkadiusz Urban. Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie.